Hej, siemaneczko, witam. Dzisiaj zajmiemy się bardziej zapleczem technicznym, jeżeli chodzi o mnie. Także pokażę Wam trochę co i jak, bo trochę tego tutaj wszystkiego jest. Więc kamerę sobie może weźmiemy w rękę. To jest generalnie terrarium, które mam z lagami brodatej. Wysokości to ma 44,5 wejścia, czyli głębokości 42,5, a na długość 116, także dosyć fajne. Tu jest, możecie zauważyć, jeden z moich takich pomniejszych projektów. Jest to terrarium, które sobie sam zrobiłem. Tam od góry ma oczywiście tutaj wentylacyjkę. To wygląda dosyć fajnie, ale sporo rzeczy jeszcze trzeba tutaj zrobić. Tu oczywiście wentylacja zrobiona odgórnie. No i szyny tutaj też umiejscowione, także dosyć fajne. Tu już możecie widzieć częściowy taki wygląd, jak będzie się prezentowała tutaj taka ściana. Tu mam u góry doniczki. One były klejone silikonem, ale niestety pękły. Dobra. Co tu mamy? Tu mamy podłoże. Chipsy kokosowe to nie są. Tu są drewienka bukowe, chyba do 5 mm. Jeżeli chodzi o średnicę, piasek. Piasku używam mało. Folia aluminiowa, bo ona się po prostu przyda. I teraz wychodzimy na górną półkę. Gekon, szarańcza. Widzieliście już i gekona, i w sumie szarańcza w jednym z odcinków, także ich nie będę wam pokazywał. Tu mam zaplecze takie całkowite techniczne do terrarium. Czyli już takie gotowe wtyczki. Gotowe wtyczki. Tu mamy matę 62 wymiary. I dałem za nią, złapię czy nie złapię, 127 zł w sklepie zoologicznym. Strasznie się na tym wyrypałem, ale to była pierwsza mata, którą kupowałem. Miseczki różnego rodzaju dla gekonów. Środek na odgrzybianie. Trzymam go w czymś takim. Tak dostałem. Lampki imitujące dzień. Tu mam 15 W. Tu mamy, one są oczywiście w terrariach, 40 i 15. Lecimy dalej. Tutaj mamy starą żarówkę jakąś do świecenia. Tutaj mamy lampę UVB. I tu mamy kabel też, który sobie jakiś czas temu kupiłem. 7 metrów, 50 W, 120 zł kosztował. Żarówka LED, podłoże dla węży. Ocet do odkażania, bo ocet się przydaje. Mam płyn taki od weterynarza. Płyn, no, to preparat generalnie. To trocinki i pęsetka. Także tak wygląda to zaplecze. Teraz przechodzimy sobie dalej tutaj. To już jest trochę inna sprawa. Dobra, okej. Okay. Tu mamy trochę taką inną sprawę. Szarańcza. Dubia. W górnym jest dubia, jedzenie, karma dla kotów, koperek, warzywa suszone, płatki owsiane, dla gekona jeszcze mamy tutaj taki łobowite, także sporo, jakieś tam tasiemki, tuba korkowa, fajna, podoba mi się więcej, chyba to jest dąb, jakieś tam, nie wiem. Jak możecie wiedzieć, co to jest, to możecie też w komentarzu. Także tego nie używam. Tutaj mamy akurat papiery na węże. To tam kij. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Środki do malowania. Witaminy dla zwierzaków. Tu mamy z witaminą C. Witaminki. Tu mamy bez witaminy C. Wapienko. Kawałek bambusa. Sam sobie go tak dociąłem, myślałem, że on będzie mi pasował tu do tego terrarium i tak na oko go ciąłem, więc się trochę rypłem, ale tam trudno. Dobra, teraz tak, chipsy kokosowe, brykiet kokosowy, takie zatyczki i generalnie tutaj mamy świecenia i tu mam to, co mi odpadła z terrarium. Także tak to w sumie wygląda. Hodowla, jak to hodowla?